Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Zaczynamy dziś od Michała Cieślaka, bo Michała Cieślaka właśnie na swój celownik wziął wczoraj Brytyjczyk Isaac Chamberlain, do tej pory mistrz Wielkiej Brytanii w kategorii Cruiser, i oświadczył ów Chamberlain, że chciałby teraz walki z Michałem Cieślakiem o tytuł mistrza Europy. Ma do tego prawo, bo jest obowiązkowym pretendentem dla Cieślaka. Historia wyglądała tak, że wczoraj odbyć miał się przetarg na walkę pomiędzy Chamberlainem a Trevorem Clarkiem, który jest obowiązkowym pretendentem dla Chamberlaina. Natomiast tuż przed przetargiem ekipa Chamberlaina wydała taki komunikat prasowy, w którym oświadczyli, że oni się zrzekają tego tytułu mistrza Wielkiej Brytanii, nie chcą o niego walczyć, nie chcą jego bronić, no bo mają wyższe cele, chcą walczyć właśnie z Cieślakiem o pas EBU. I dosłowny cytat z tego komunikatu prasowego, cytat z Chamberlaina, brzmiał tak: Cieślak stoi na mojej drodze do tytułu mistrza Europy, szanuję Cieślaka, jego siłę i dokonania, ale gdy znajdę się z nim w ringu, to ukoronowany zostanie nowy mistrz, tak twierdzi Isaac Chamberlain, ale coś mi się wydaje, że te jego wróżby się nie sprawdzą, bo on w ogóle z Cieślakiem w ringu nie stanie. Prędzej raczej Michał Cieślak zwakuje ten pas EBU, no bo Michał Cieślak z kolei mierzy wyżej, mierzy w pas czempiona federacji WBC, a od walki o tytuł WBC jest tylko o krok. Dzieli go od tej walki praktycznie jedna wygrana z Jamilo Alberto Peraltą. Takie są wstępnie plany, żeby Cieślak się z Peraltą zmierzył w finałowym eliminatorze WBC. I jeśli tę walkę wygra, a to jest walka wygrywalna dla Michała Cieślaka, to potem już tylko pojedynek o Mistrzostwo Świata, najpewniej z Noelem Geworem albo z Noelem Mikaelianem, jak zwał, którego z kolei czeka obrona tytułu z Ryanem Roziskiem, ale on raczej tę walkę wygra. Także jeśli Cieślak wygra z Peraltą, to prawdopodobnie potem z Mikaelianem bądź z Geworem zawalczy o tytuł mistrza świata. A teraz przejdziemy sobie do tego, co odbyło się wczoraj, o czym mówiłem wczoraj, czyli do konferencji prasowej z udziałem Tysona Fury'ego, który zorganizował konferencję swoim rodzinnym Morecamp, no i mówił o zaplanowanej na 18 maja walce o 4 pasy federacyjne z Oleksandrem Usykiem, chociaż Tyson Fury mówił, że to jest walka o 8 mistrzowskich pasów, ale mniejsza z tym. Relacjonując wam wczoraj tę konferencję, podałem wam ten cytat z Tysona Fury'ego, który mówił, że jak Usyk wyjdzie z nim do ringu, to skończy tak samo jak wcześniej inni cruiserzy, którzy wychodzili do walki z ciężkimi, między innymi Tomasz Adamek, który został zastopowany przez Witalia Kliczkę, czy David Hay, który przegrał na punkty z Władimirem Kliczką. Chyba warto to tak jeszcze szybciutko skomentować, bo wczoraj od tego komentarza się powstrzymałem, bo relacjonowałem tylko tak na szybko te wypowiedzi. I po pierwsze, no, wydaje mi się, że ta wróżba Tysona Fury'ego może się ostatecznie sprawdzić, jeśli chodzi o wynik. Tak? Czyli być może Tyson Fury faktycznie okaże się za duży i za dobry boksersko dla Oleksandra Usyka. Te gabarety zagrają rolę, tak jak w przypadku na przykład walk z Hejem, czy walk z Adamkiem, braci Kliczko. Natomiast ten wywód, sposób przeprowadzenia wywodu przez Tysona Fury'ego nie do końca mi się podoba, no bo z całym szacunkiem dla Adamka, z całym szacunkiem dla Davida Hay, to nie są zawodnicy pokroju Oleksandra Usyka, to nie są zawodnicy, którzy mogą konkurować z Usykiem, jeśli chodzi o jego umiejętności czy dokonania. My w Polsce lubimy myśleć o Tomku Adamku jako jakimś tam brylantowym techniku bokserskim, natomiast no, w świecie o Adamku myślą inaczej, że to jest po prostu taki bardzo twardy bijak bokserski, oczywiście z dobrymi fundamentami bokserskimi. Taka wschodnioeuropejska szkoła bokserska, i do tego cholernie twardy, i ta jego twardość, nieustępliwość, do tego też całkiem solidny cios, pozwoliły mu wygrywać wadze półciężkie, potem w junior ciężkie, natomiast no, ciężka to już było dla Tomka Adamka za dużo, zwłaszcza takie starcie z takim kozakiem jak Witali Kliczko. Z kolei David Hay to był zawodnik, który dosyć prosto boksował. Jeśli pamiętacie Davida Haya, to był zawodnik, który na wszystkie zwycięstwa miał jedną receptę w zasadzie, czyli lewy, prawy, prostą. Ten lewym tak trochę symulował lekko uderzenie, po czym mocno zszedł prawy, prosty, i on w zasadzie większość swoich rywali we wczesnej fazie kariery w ten sposób skasował. Natomiast to nie był wybitny technik, no, owszem, dobrze poruszał się na nogach, natomiast gdzie Rzym, a gdzie Krym? Gdzie David Hay, a gdzie Oleksandr Usyk? Oleksandr Usyk to jest brylantowy technik, do tego jeszcze z nieziemskim silnikiem, z takim atletyzmem. Tego też Hayowi brakowało. Hay nie imponował jakoś specjalnie kondycją fizyczną, w sensie wytrzymałością, tak? To, co ma Oleksandr Usyk. Także no, ten wywód
Tysona Fury'ego jest taki średnio słuszny, jeśli chodzi o merytorykę, natomiast no, być może jeśli chodzi o sam wynik, to okaże się, że Tyson Fury miał rację i faktycznie być może on nawet skończy wcześniej Aleksandra Usyka niż Vitali Klitschko skończył Adamka. Nie wykluczam takiego scenariusza, natomiast co do zasady, no, gdzie Hej, a gdzie Adamek i gdzie gdzie Usyk, tak? To są zupełnie według mnie inna klasa zawodnika. Zresztą jeśli chcielibyście tak sprowadzić to do jakichś takich konkretów, te porównania, no to zupełnie były inne kursy bukmacherskie, a kursy bukmacherskie wynikają z oceny fachowców i z oceny kibiców, którzy stawiają, podejmują zakłady w firmach bukmacherskich. Zupełnie były inne kursy na Heja z Kliczką, na Adamka z Kliczką, z innym Kliczką, tak, tam był zupełnie Adamek underdogiem, a zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Usyka i Fury'ego. Tutaj ta walka jest uważana przez bukmacherów, przez kibiców za potencjalnie taką walkę remisową. Te kursy są bardzo równe, teraz chyba znowu na prowadzenie lekkie wyszedł Tyson Fury, natomiast był moment, kiedy Usyk był lekkim faworytem, jeśli chodzi o te kursy bukmacherskie. A propos tej konferencji prasowej, wczoraj jeszcze to mówiłem wam, że Tyson Fury wyliczał, że tam w stawce będzie 7 mistrzowskich tytułów, Frank Warren nawet 8 się doliczył, bo jeszcze dodał pas czempiona sezonu Riyadh kategorii. Ciężko to już po konferencji prasowej, w takich rozmowach indywidualnych z dziennikarzami, Tyson Fury stwierdził, że te pasy i tak dla niego żadnego znaczenia nie mają, bo on po prostu boksuje dla pieniędzy, powiedział dosłownie, tak? Posłuchajcie, gdyby nakręcały mnie paski, to poszedłbym do Matalana, to jest sklep z odzieżą, i kupił sobie 50 pasków, ale mnie nakręca kasa, a nie pasy, i powtarzam to przez całą swoją karierę, tu chodzi tylko o monety i zdania nie zmieniam. Rzekł Tyson Fury, ale wiecie, że Tyson Fury jednak zdanie zmienia, bo wiele razy w przeszłości mówił o legacy, o tym, że jest historycznym pięściarzem. No, o kasie też mówi w międzyczasie, no, ale to w zależności od dnia, tygodnia, różne cele sobie Tyson Fury wystawia. Po tej konferencji prasowej pytano też Tysona Fury'ego o tę walkę z Antonem Joshua, bo Usyk Usykiem, ale tak naprawdę cały bokserska, zwłaszcza Wielka Brytania, może nie powiem świat, ale cała bokserska Wielka Brytania czeka od lat na walkę Tyson Fury kontra Antony Joshua. I Tyson Fury stwierdził, że owszem, jest gotowy na Antonego Joshua, przy okazji nazwał go jakimś menelem i kiełbachą, parówą. Natomiast dopytywany, czy będzie zła krew, jeśli od tego pojedynku dojdzie pomiędzy Joshuą i Furym, stwierdził, że nie. No dlaczego? Tylko dlatego, że nazwał go parówą? Nie, tam nie będzie złej krwi, to będzie walka bokserska. W ogóle Tyson Fury nakreślił taki swój plan na dalszą część kariery i tam próbował się doliczyć 10 walk, które jeszcze ma stoczyć. Chyba się ostatecznie nie doliczył, ale tak mówił, że najpierw będą dwie walki z Usykiem, czyli mecz i rewanż, potem dwie walki z Antonem Joshua i potem mówił, że będzie kolejne walki toczył w obronie swoich pasów. No i tutaj wymienił na przykład Deontaya Wildera, Daniela Dubois, chyba mówił jeszcze Josephie Parkerze, Agicie Caballelu, tak wyliczał, chyba do dziesiątki dobił. Także plany ma Tyson Fury wielkie, natomiast na razie dwie walki z Usykiem, potem dwie z Joshuą. Inny pomysł natomiast ma Bob Arum, posłuchajcie, Bob Arum twierdzi, że jeśli Tyson Fury wygra pierwszą walkę z Aleksandrem Usykiem, to potem jakoś można Usyka przekonać, żeby odstąpił od rewanżu i zrobić na Wembley, no pewnie we wrześniu, bo o tym terminie się mówi w kontekście wielkiej brytyjskiej gali Turkiego Alal Sheikha, walkę Fury kontra Joshua bez rewanżu Usyka z Furym. I posłuchajcie, co mówi Bob Arum na ten temat. Jeśli Tyson pokona Usyka 18 maja i potem wygra z nim w rewanżu, to można by później zrobić wielki pojedynek z Joshuą na Wembley. To byłby kulminacyjny moment jego kariery. Zawsze istnieje jednak szansa, że gdy pojawią się tak wielkie fundusze jak te z Arabii Saudyjskiej, to mogą one zadziałać na pięściarzy. I może gdyby Fury wygrał pierwszą walkę z Usykiem, to korzystne dla Usyka okazałoby się wziąć kasę za odstąpienie od rewanżu i pozwolić na walkę Joshua kontra Fury jeszcze w tym roku. Tak to planuje Bob Arum, natomiast Tyson Fury zbija te argumenty, zbija te opowieści i mówi, że no dlaczego Usyk miałby rezygnować z rewanżu z nim, przecież ma za ten rewanż obiecane 75 milionów dolarów. Także moi drodzy, takie to są pieniądze, 75 milionów za rewanż, za tę pierwszą walkę Fury też podobno koło stówki ma otrzymać. Jeszcze na zakończenie parę takich wątków z ciekawego wywiadu dla Seconds Out, wywiadu z Sugar Hillem Stewartem, bo Sugar Hill Stewart, czyli trener Tysona Fury'ego, wreszcie do Morecambe dotarł na 50
40 parę dni przed tą wielką walką. To taki dziwny schemat, ale Tyson Fury tak pracuje z Sugar Hillem Stewartem. Jeszcze niedawno Lawrence Okoli, który teraz będzie z Różańskim walczył pod okiem Joe Gallaghera, nowego trenera, stwierdził, że jemu ten system pracy nie odpowiada, że Sugar Hill Stewart jest gdzieś indziej, on jest gdzieś indziej. Zresztą nasz Adam Kownacki też teoretycznie trenowany w Stanach przez Sugar Hilla Stewarta. Tutaj Sugar Hilla Stewarta nie miał, mówiłem wam w przeszłości, że no wielu pięściarzy tak pracuje, tak Mateusz Masternak na przykład z Andrzejem Mitrukiem pracował. Natomiast Fury póki co z Sugar Hillem Stewartem wygrywa, pracując na tym schemacie, czyli że on dojeżdża do niego w ostatnich tygodniach przed walką. No i posłuchajcie, co Sugar Hill Stewart miał na kilka tematów do powiedzenia. To jest bardzo ciekawy rozmówca z bardzo ciekawym spostrzeżeniem, czasami takim ironicznym spojrzeniem na świat. I posłuchajcie, jak konkretnie odpowiadał na niektóre pytania. Więc padło pytanie m.in. o rozcięcie. Czy oni się nie obawiają, że to rozcięcie nad okiem, które powstało przed lutowym terminem walki z Usykiem, nad okiem Fury'ego, nie utrudni im przygotowań, czy się nie otworzy w walce? No i jak oni będą szykować się do walki z Usykiem, mając w głowie ewentualną możliwość otwarcia się tego oka? I Sugar Hill Stewart odpowiedział tak. Jedyny sposób, żeby nie pozwolić się otworzyć tej ranie, to nie dać się trafić. To jest proste. No ale w boksie zawsze zostajesz trafiony, więc ta rana może się otworzyć. Nawet jeśli będziesz ostrożny, nawet zwykły lewy prosty, lekko bity może to zrobić. Ale trzeba robić swoje, lekarze bardzo dobrze o to zadbali. Tyson nie czuje dyskomfortu, zobaczymy co się wydarzy. Może to się otworzyć na obozie, może otworzyć w walce, a może być wszystko jednak ok. Mówi Sugar Hill Stewart, no i chyba taki najgorszy scenariusz, który mógłby się wydarzyć, no to kontuzja Tysona Fury'ego podczas sparingów, no bo wówczas ta walka z pewnością znowu zostałaby odwołana, zostałaby przełożona, bo żadna komisja bokserska na świecie, mimo tego co deklaruje Tyson Fury, że on wyjdzie do ringu nawet z kontuzją, no nie dopuści zawodnika z kontuzją, z widoczną kontuzją do walki. Dlatego też sobie myślę, że sparingi Tysona Fury'ego przed tym pojedynkiem albo będą lekkie, albo będą jakieś takie zadaniówki, albo tych sparingów prawie w ogóle nie będzie, bo co miał przesparować wcześniej, to już przesparował przed tym lutowym terminem. Teraz priorytetem jest, żeby był zdrowy. Zresztą Sugar Hill Stewart też podpytywany, jak znajdzie sparing partnerów pod Tysona Fury'ego, pod Aleksandra Usyka, stwierdził, że no ciężko jest znaleźć kogoś, kto będzie imitował styl Usyka, zresztą tak samo ciężko znaleźć kogoś, kto będzie imitował styl Tysona Fury'ego, więc no być może on sam będzie imitował styl Aleksandra Usyka pewnie. Tutaj mowa o jakimś tarczowaniu, a finalnie Tyson Fury będzie albo sparował z takimi gagatkami pokroju tego Taya Michela, o którym wczoraj mówiłem, albo z jakimiś troszkę lepszymi zawodnikami, ale te sparingi będą wyglądać delikatnie, no bo nie warto ryzykować rozcięcia. Tam w grę wchodzą setki milionów dolarów, więc no na pewno tego Tyson Fury by nie chciał, tak sobie zakładam. I padło jeszcze w tym wywiadzie Sugar Hill Stewartem bardzo ciekawe pytanie o ciosy na korpus, no bo wszyscy zgodnym chórem mówią, Tyson Fury musi bić Usyka na korpus. To jest metoda na Aleksandra Usyka, bicie na korpus, trafisz Usyka na korpus, to na pewno z nim wygrasz. I posłuchajcie, co Sugar Hill Stewart odpowiedział, bo to jest taka bardzo rozsądna i ciekawa odpowiedź. Aleksander Usyk był zraniony po ciosach na korpus tylko dwa razy w karierze. Jeśli oprzemy cały swój plan na tym jednym założeniu, to przegramy. My musimy robić swoje. Będziemy bić tam, gdzie będzie miejsce. I słuchajcie, no to jest właśnie ta mądrość Sugar Hilla Stewarta, bo nie ma co się zasadzać na ciosy na korpus. Faktycznie Usyk nie przegrywał jeszcze w zawodowej karierze nigdy po ciosach na korpus. Tam parę razy był zraniony przez Beterbijewa w amatorce, czy przez Dubois, czy przez Joshua w zawodowstwie, ale on tych walk nie przegrał. To jest no tak samo dziwne założenie, jakby wychodzić z założenia, że Tysona Fury'ego trzeba bić na głowę, bo on w karierze kilka razy leżał i to był ciężko zraniony po ciosach na głowę, więc jedyny sposób, żeby go pokonać, to po prostu go znokautować, więc trzeba bić na głowę. No to jest tego typu logika, więc rozsądne podejście Sugar Hill Stewarta, bo faktycznie być może te uderzenia na korpus mogą okazać się jakąś tam skuteczną bronią na Aleksandra Usyka, ale one jeszcze nigdy nie doprowadziły do zwycięstwa, także to nie jest jakiś tam złoty środek, a jeśli się uprzeć na to, a bicie na korpus to też jest odsłanianie się, no to może być wbrew pozorom młyn tylko na wodę Aleksandra Usyka. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Sugar Hill Stewart oczywiście podkreśla, że jedynym rozwiązaniem i zakończeniem możliwym dla jego zawodnika w tej walce jest zwycięstwo przez knockout, a droga jaka do tego doprowadzi, to już mniejsza z tym. Jeszcze na zakończenie ważny z news z kategorii półśredniej, bo Jeron Ennis, wschodząca gwiazda tejże kategorii,
kategorii Mistrz Świata Federacji IBF podpisał kontrakt z platformą DAZN i z Matchroom Boxing. Wcześniej boksował dla PBC, także bardzo dobry przechwyt w wykonaniu Ediego Hearna, w wykonaniu DAZN i Matchroom Boxing. I to tyle w tej prasówce. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión.